Ja podczas uwielbienia widziałam perukę, tylko to nie taką profesjonalną perukę, tylko taką, jak możesz kupić w galerii handlowej podczas karnawału. I spytałam się Łukasiu tego, co znaczy ta peruka. I to jest autokreacja. To jest coś takiego, że z powodu niskiego poczucia własnej wartości ty chcesz jakoś w jakiś sposób się wykrować, chcesz po prostu pokazać się zupełnie z innej strony, tylko że to nie jesteś tak naprawdę ty. I zdejmij tą perukę dlatego, że ona i tak nie pasuje, ona w ogóle jest z daleka widoczna, że to jest sztuczna peruka, ona nie pasuje w ogóle do twojej twarzy, widać, że to po prostu jest coś sztucznego. Jeśli się decydujesz, zdejmiesz to, to tak naprawdę, kiedy zgodzisz się z Bogiem i zrobisz ten pierwszy krok, przez to, że uznasz to, że to, co robisz, jest fałszywe, wejdziesz w miejsce prawdy, to od tego momentu zacznie się twoje uleczenie. Więc zdejmij tą perukę, by tak ją widać. Amen.